Witaj w materiale wideo do modułu 6. Jego tematem są materiały przewodowe i oporowe, wykorzystywane do produkcji maszyn elektrycznych. Do materiałów przewodowych zaliczyć można metale i stopy, z których są wytwarzane przewody nawojowe, przewody instalacyjne i kable elektroenergetyczne. Do tej grupy należą przede wszystkim miedź i aluminium, a także niektóre brązy, stopy aluminiowo-magnezowo-krzemowe oraz stal. Przewody nawojowe są przeznaczone do wykonywania uzwojeń maszyn, aparatów i innych urządzeń elektrycznych. W zależności od przeznaczenia, przewody nawojowe są produkowane o izolacji w postaci emali, o izolacji włóknistej, złożonej z włókna szklanego i tworzyw termoplastycznych. Przewody o specjalnym przeznaczeniu, jak na przykład przewody jezdne w postaci trakcyjnej, od których wymaga się dużej wytrzymałości mechanicznej i małej ścieralności, wykonuje się ze stopów miedzi z dodatkiem do 1% kadmu. Przewody nawojowe przeznaczone do dużych transformatorów są wytwarzane ze stopów miedzi i srebra ze względu na występowanie dużych sił elektrodynamicznych w stanach zwarciowych. W liniach napowietrznych wysokiego napięcia znajdują zastosowanie nie tylko tzw. sploty stalowo-aluminiowe, a także linki ze stopów aluminium, krzemu i magnezu o różnych nazwach firmowych – Almelec, Aldrey i tym podobne. Wytrzymałość mechaniczna tych ostatnich jest na tyle duża, że nie wymagają one elementu nośnego. Konduktywność zaś jest zaledwie o kilka procent mniejsza od konduktywności aluminium. Przewody ze stopów aluminiowych są coraz powszechniej stosowane. Znacznie mniejsza masa przewodów wykonywanych ze stopów aluminium, krzemu i magnezu w porównaniu ze splotami stalowo-aluminiowymi powoduje, że budowa linii jest tańsza, pomimo wyższej ceny stopu niż aluminium. Przewody te cechuje duża odporność na korozję. W splotach stalowo-aluminiowych w celu nadania im odpowiedniej odporności na korozję niezbędne jest stosowanie drutów stalowych ocynkowanych. Ocynkowanie zapobiega tworzeniu się ogniw na styku aluminium-stal. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych elementów kursu.